Jarosław Kaczyński, jako najbardziej wpływowy polityk w naszym kraju, może bardzo wyraźnie dać komuś odczuć, że za nim nie przepada i chce go ukarać. Tak właśnie dzieje się teraz, a osoba, która podpadła prezesowi Prawa i Sprawiedliwości, z pewnością bardzo szybko tego pożałuje. Kaczyński otwarcie chce go zniszczyć. Jarosław Kaczyński jest najważniejszym ze wszystkich polityków w naszym kraju i z pewnością nikogo nie trzeba o tym przekonywać. Ze zdaniem mężczyzny liczą się wszyscy, bo każdy dobrze wie, że jest on niesamowicie pamiętliwy i potrafi dotkliwie wyrazić swoje niezadowolenie. Każda osoba, która mu podpadła, szybko zostawała pozbawiona stanowiska oraz musiała pogodzić się z tym, że przez najbliższy czas w świecie polityki nie będzie odgrywała znaczącej roli. Tym razem Kaczyński skupił się na kolejnej osobie, jednak to, co robi PiS, jest wyjątkowo bezwzględne. Jarosław Kaczyński chce go zniszczyć. Nie ma litości. Jak możemy przeczytać w budżecie zaplanowanym na nadchodzący rok, Rzecznik Praw Obywatelskich dostanie zdecydowanie mniej pieniędzy, niż miało to miejsce w tym roku. Prawdą jest, że RPO to droga instytucja wymagająca utrzymywania biura w różnych miastach na terenie całej Polski, opłacania fachowców oraz finansowania ekspertyzy, lecz takie kroki dążą do jego zniszczenia. Posłowie PiS złożyli poprawki zmniejszające o 7 milionów środki, jakie z budżetu 2019 zostaną przekazane Rzecznikowi Praw Obywatelskich, napisał na Twitterze Michał Szczerba. Natychmiast pojawiły się głosy, że decyzja ta nie do końca podjęta została ze względu na ogromne wydatki, a wpływ na nią miał niezadowolony Jarosław Kaczyński. To nie pierwsza kara dla RPO. Miała to być kara dla Adama Bodnara za to, że niezwykle angażuje się w sprawy obywateli i staje po ich stronie w sporach z rządem. Sam RPO twierdził zresztą niejednokrotnie w wywiadach, że funkcja nie pozwala mu bronić rządu przed obywatelami. Takie podejście z pewnością od początku nie podobało się Jarosławowi Kaczyńskiemu, jednak okazje, by dać politykowi odczuć tę niechęć, zdarzają się rzadko. Obcinanie pieniędzy z budżetu również nie zdarza się po raz pierwszy. Już 2 lata temu parlament zmniejszył budżet RPO do poziomu z 2011 roku, a rok temu o kolejne 4 miliony złotych.